Jest piękny majowy poranek. Jesteśmy w winnicach Mołdawii na warszawskim Żoliborzu pod naturalną pergolą z winorośli, a naszym gospodarzem jest Alex. Czy będziemy mówili o języku mołdawskim? Czy jest coś takiego jak język mołdawski? Język, który jest używany w Mołdawii językiem państwowym, jest język rumuński. Oczywiście on nieco jest odmienny od tego języka rumuńskiego, w którym się mówi w Rumunii, natomiast raczej jest to zmiana w wymowie, a nie w gramatyce. Jest bardzo dużo używanych słów rosyjskich, ale to za sprawą obecności Związku Radzieckiego w latach 44-91. Natomiast oczywiście językiem, który powinno się nazywać, no to jest język rumuński. Ty jesteś Mołdawianinem? Tak, oczywiście Mołdawianin to jest ktoś, kto zamieszkuje albo urodził się na terenie Mołdawii jako regionu, który przed wojną był częścią Rumunii, więc my oczywiście w Mołdawii mówimy, że jesteśmy Mołdawianami jako nazwa regionu albo kraju, tak? Natomiast kultura, która jest obecna na tym terenie i język, który jest związany bezpośrednio z kulturą, no to wszystko jest rumuńskie, bo kultura, jeżeli chodzi o sztukę ludową, kultura muzyczna, literatura, no to jest jednak literaturą rumuńską. Wszyscy narodowi pisarze, poeci kształcili się zazwyczaj, nawet jeżeli pochodzili z terenu obecnej Mołdawii, to kształcili się zazwyczaj w uniwersytetach w Rumunii, albo w Bukareszcie, albo w Jasach, czyli Jasz. To było takie centrum kulturowe Mołdawii przedwojennej, bo Mołdawia obejmowała wtedy tereny obecnej Republiki Mołdawii i Mołdawia Rumuńska, czyli właśnie taki region, który jest, obejmuje właśnie tereny obecnych Jasów. I twoim językiem rodzimym jest? No, jest język rumuński, tak. Dlaczego będziemy rozmawiali o Mołdawii jako o regionie, krainie wina? Mało to znany kraj czy region, jeżeli chodzi o wina, i niesłusznie, dlatego że Mołdawia jest krajem, w którym wina się uprawia bardzo dużo. 5% mołdawskiego PKB pochodzi z produkcji wina, ale aż 7% wpływów z eksportu. Produkcja wina jest zatem duża, bardzo zróżnicowana i ma bardzo długą historię. Skąd taka tradycja produkcji wina i winiarstwa w Mołdawii? No, Mołdawia, tak samo jak cała Rumunia, jest częścią byłego świata rzymskiego. Rumunia, Dacja, była jedną z prowincji Cesarstwa Rzymskiego i tak zwany limes, czyli granica Cesarstwa Rzymskiego, przebiegała właśnie przez terytoria dzisiejszej Mołdawii. Czyli Mołdawia była takim terytorium nadgranicznym, ale jednak z silną obecnością wojsk rzymskich. Od Rumunii właściwej, czyli od aktualnej politycznej granicy rumuńskiej, dzieli Mołdawię rzeka Prut, ale Rzymianie byli jak najbardziej obecni i wiemy to z wykopalisk również po tej drugiej, czyli lewej stronie Prutu, i ich obecność jest potwierdzona archeologicznie jeszcze w IV wieku naszej ery. Także tak jak w Niemczech Frankfurt jest tą granicą linii wina, w Czechach Morawy, tak od strony północno-wschodniej Cesarstwa Rzymskiego, to Mołdawia jest tym limesem i krańcem kultury rzymskiej, czyli krańcem kultury wina.